Wiemy o tym, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce, jego główną przyczyną jest emisja dymu, pyłów zawieszonych z gospodarstw domowych. W związku z tym polski alarm smogowy ma stosunkowo prostą receptę na to, jak zlikwidować większość zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Tą receptą jest likwidacja kopciuchów, pozaklasowych kotłów na węgiel i na drewno. To są takie piece rodem z XIX wieku, które spalają właściwie wszystko, co się da spalić, łącznie niestety ze śmieciami, i które są podstawową przyczyną połowy zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 3 lata temu rząd opracował taki wnikliwy program analizujący, jak wygrać z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce. On wypływał z naszych postulatów w dużej mierze i jednym z takich pomysłów na walkę z zanieczyszczeniem powietrza jest program Czyste Powietrze, czyli w dużym uproszczeniu program, w którym po pierwsze ocieplamy nasze domy, a po drugie już w ocieplonym domu zmieniamy źródła ciepła na takie, które no, nie smrodzi, nie dymi. I sam pomysł jako idea jest dobry, no bo to jest zlikwidowanie przyczyny zanieczyszczenia powietrza. Niestety, no, trzeba powiedzieć, że ten program, mimo dobrych założeń, jest realizowany w fatalnym stopniu. Rząd zapowiedział, że w ciągu 10 lat przeznaczy na ten program ponad 100 miliardów złotych, czyli około